Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w ten piątek, słoneczny piątek, 1 października. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, co wypada, a czego nie wypada. I inspiracją do tego filmiku jest to, że mama lekarz powróciła do mediów społecznościowych. Nie będę ukrywać, że czasami ją obserwuję, zdarza mi się lajkować jej posty. Uważam, że to, co robi, jest bardzo wartościowe, więc jeżeli ktoś jeszcze mamy lekarz nie zna, myślę, że warto ją poznać. I mamy lekarz jest w takim szczególnym stanie teraz. Jest w tak zwanym dwupaku, czyli jest w ciąży i ośmieliła się, odważyła się podzielić z rzeszą internautów wiadomością o ciąży, ale również o tym, że jest to ciąża nieplanowana. Właśnie i o to słowo nieplanowana chodzi. Kiedy sama ja zobaczyłam ten post, ucieszyłam się jej szczęściem i kiedy doczytałam, co nie zajęło mi bardzo długo, się do tego momentu, w którym mówi o tym, że ta ciąża jest dla niej niespodzianką, stwierdziłam, że w mojej głowie pojawiają się różne myśli, za tymi myślami idą różne emocje. Jako psycholog szybko sobie to wszystko w głowie poukładałam, ale gdzieś z tyłu głowy powstała taka myśl, że informowanie o tym, że ciąża jest nieplanowana, w świecie, w którym co piąta para planuje ciążę, stara się o ciążę i stara się o dziecko, walczy o to dziecko i doznaje niepowodzeń reprodukcyjnych, może nie być zbyt rozsądne, może ranić ludzi, którzy chcą, a nie mogą. Jednak potem zaraz pojawiło się kolejne okienko, w którym mama lekarz mówi o tym, że otrzymała jedną wiadomość od pani, która powiedziała jej, że tak nie wypada. Nie wypada mówić o tym, że ciąża jest nieplanowana. No i to wszystko w mojej głowie sprowadziło się do tego, że to, że ciąża jest nieplanowana, to nie znaczy, że ona jest niechciana. I to, że ktoś określa swój stan ciąży, będąc lekarzem, jako zaskoczenie, niespodziankę, dla każdego, w każdego głowie może oznaczać co innego. I może właśnie dla tej pani, która przeczytała słowa nieplanowana, jako słowa niechciana, jako słowa nierozsądna, jako, nie wiem, co pojawiło się w jej głowie, ale słowa, które sprowadziły do tego, że nie wypada tak mówić. Zastanówmy się, co wypada, a co nie wypada. Mnie samej pojawiło się taka myśl, że takie słowa o nieplanowanej ciąży mogą ranić osoby, które o taką ciążę się starają i takiej ciąży nie doświadczają. No to było w mojej głowie. A co pojawia się w Twojej głowie? Może coś zupełnie innego, może coś podobnego do tej pani, która mówi, że nie wypada, może coś podobnego do tego, co w mojej głowie, a może coś zupełnie innego. No właśnie, co wypada, a co nie wypada? Właśnie. Na jakiej zasadzie ustalamy to, co wypada i na jakiej zasadzie ustalamy to, czego nie wypada? Ja mogę powiedzieć, jak to jest u mnie, jak to jest u mnie w głowie, jak to jest u mnie w sercu, jak to jest u mnie w domu. Ale jak jest u Ciebie? Zastanów się, na jakiej podstawie określasz to, czego nie wypada w Twoim życiu? Czy to odnosi się do jakichś wzorców z dzieciństwa, z Twojego domu rodzinnego? Czy to odnosi się do jakichś wzorców z Twojej grupy przyjaciół? Czy może z Twojej grupy zawodowej, czy religijnej? Czy to nie wypada, wychodzi z Ciebie?
czy z ludzi, którymi się otaczasz, może z książek, które przeczytałeś. A może gdybyś miał od nowa zdecydować, co wypada, a co nie wypada, to okazałoby się, że niektóre rzeczy, które były zaszufladkowane do nie wypada, są tam. Właściwie nie wiesz dlaczego. A niektóre rzeczy, które są w szufladce wypada, jednak może nie do końca. Może nie do końca się tak powinno. Może można inaczej? I na koniec chciałabym jeszcze odnieść się do tego, co dla mnie jest ważne. I tam dla mnie, kiedy myślę o tym, co wypada, czy nie wypada, w swoim własnym życiu, osobistym, staram się odnosić do tego, co wierzę, do zasad moralnych, które są ustalone, ustanowione, ale nie lubię, kiedy ktoś mówi mi, że tak nie wolno, bo tak. Nie lubię też, jak ktoś mówi mi, no, że tak można, bo tak. I mając małe dziecko, czasami łapię się na tym, że chciałabym powiedzieć nie, bo nie. Tak, bo tak. I kiedy zgadzam się i jest mi zadane pytanie, a czemu? I kiedy nie zgadzam się, a jest zadawane mi pytanie takie samo, to czasami sama zaczynam się zastanawiać, dlaczego w tym momencie na coś pozwoliłam, a dlaczego nie? Ja wiem, w tym można doszukiwać jakiegoś absurdu i tak naprawdę można zacząć myśleć, że nie ma białego, nie ma czarnego. No ale właśnie, nawet dzisiaj jestem ubrana na szaro, no bo nasze życie to są różne odcienie szarości i to, co wypada i co nie wypada, zależy od Ciebie. I tak chciałabym zakończyć dzisiejszy filmik, jeszcze przypominając Wam, że granice naszej wolności kończą się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Więc pamiętajmy o tym, ustalając te nasze wypada i nie wypada. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia już w przyszły piątek.